Witam Państwa bardzo serdecznie. 745 uczniów w Lubinie punktualnie o godzinie 9 rozpoczęło egzamin ósmoklasisty. Jest to pierwszy egzamin po reformie edukacji wprowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Egzamin potrwa 120 minut. Dziś uczniowie mierzą się z językiem polskim. W pierwszej części są zadania odnoszące się do dwóch tekstów znajdujących się w arkuszu. W drugiej są dwa tematy wypracowania i uczeń musi wybrać jedno z nich. Jutro egzamin z matematyki, w środę egzamin z języka obcego. Ja tylko przypomnę, że to ósmy dzień strajku w oświacie. W Lubinie strajkuje 9 szkół podstawowych i 13 przedszkoli. W Lubinie w miarę spokojnie i bez przeszkód przebiega strajk, bez przeszkód oczywiście dla i ósmoklasistów, i dla gimnazjalistów. Ilu dziś uczniów zaczęło pisać pierwszy w historii egzamin ósmoklasisty? Rzeczywiście wszystkim dyrektorom 9 jednostek oświatowych, czyli 9 szkołom podstawowych, udało się zabezpieczyć tą niezbędną liczbę członków komisji po to, aby egzaminy mogły się odbyć. Dzisiaj do egzaminu ósmoklasisty podchodzi 745 uczniów, którym oczywiście życzymy powodzenia. Będzie to jeden z elementów, który zdecyduje, oczywiście oprócz świadectw i ocen na świadectwach, który zdecyduje o tym, gdzie pójdą do szkół średnich i które szkoły wybiorą. Pani dyrektor, przed chwilą, dosłownie kilka minut temu, uczniowie ósmoklasiści zakończyli pierwszy dzień z języka polskiego. Ilu uczniów w Pani szkole dziś przystąpiło do egzaminu? 104 uczniów przybyło dzisiaj do szkoły, aby zdać ten pierwszy bardzo ważny egzamin i historyczny, ponieważ egzamin ósmoklasisty przeprowadzamy po raz pierwszy w historii szkoły. 100 uczniów pisało egzamin na dużej sali gimnastycznej i 4 osoby z dostosowaniami w mniejszej sali. Udało się skompletować komisję. Moje pytanie z ubiegłego tygodnia. Czyli mamy nadzieję, że i jutro, i pojutrze będzie tak samo. Ja też mam taką nadzieję. Dzięki współpracy z dyrektorami innych szkół, dzięki współpracy z nauczycielami, emerytami udało się skompletować zespoły nadzorujące, przebieg egzaminu na wszystkie 3 dni. Mam nadzieję, że nic nie wypadnie, nic nie zakłóci przebiegu. Uczniowie będą mogli spokojnie napisać egzamin. Kolejne 2 dni egzaminów, z czym będą się mierzyć uczniowie? Jutro matematyka, bardzo trudny egzamin, ważny egzamin, a pojutrze języki obce. Język angielski w zdecydowanej większości w naszej szkole i język niemiecki. No właśnie, przed chwilą rozmawiałyśmy z uczniami o tej pierwszej części egzaminu. Między innymi, chyba większość z tych uczniów, z którymi rozmawiałam, pisało wypracowanie na temat Małego Księcia. O tym, jakie były jeszcze tematy, będziemy Państwa informować w dzisiejszych wydarzeniach. Ja tylko przypomnę, że wszystkie egzaminy odbywają się w cieniu strajku, który trwa już ósmy dzień strajku w oświacie. W Lubinie strajkuje 9 szkół podstawowych i 13 przedszkoli miejskich. Stres był, ale nie było tak źle. Było w miarę łatwo, jak ktoś się przygotował oczywiście. No. Czy były przecieki jakieś wcześniej, nie wiem, mówiono, że mogą być jakieś tematy? Znaczy, spodziewaliśmy się, że będzie jakoś tam patriotyzm, bo wiadomo, pan Tadeusz, kamienie na szaniec, takie rzeczy. Nie było tego tak w takim stopniu, jak ja przynajmniej spodziewałem, ale jednak odwołałem się na przykład w rozprawce do kamieni na szaniec. Był w miarę prosty i wszystko napisałam, myślę, że jest dobrze. A jaki temat? Bo można było wybrać wypracowanie na przykład. Pierwsze wypracowanie było chyba na temat, jak spostrzegamy świat, w sensie, czy patrzymy sercem, że lepiej patrzeć sercem niż oczami, a drugi temat to było opowiadanie i trzeba było napisać o Małym Księciu. Czy są jakiekolwiek przesłanki do tego, żeby móc powiedzieć, że chociaż troszkę sytuacja ruszyła do przodu? Nie, ponieważ w dalszym ciągu nikt ze związkami zawodowymi nie rozmawia, a takie rozmawianie poprzez media, gdzie tam apeluje pan premier czy inni członkowie rządu, to uważamy, że to
że to się nie liczy po prostu. Liczą się konkrety, konkretne spotkanie i negocjacje płacowe, a nie takie sobie rozmawianie tylko. Dziś w jednej z rozgłośni radiowych ogólnopolskich padło takie zdanie z ust przedstawiciela Kancelarii Premiera, że jutro, najdalej pojutrze, dostaniecie Państwo propozycję udziału w Okrągłym Stole. Myśli Pani, że to rzeczywiście może być poważna debata o zmianach w całym systemie oświaty w Polsce? Ja myślę, że nie, bo to w taki sposób, w takim gremium, w którym będą wszyscy uczestniczyli, to jest po prostu takie sobie oddalanie chyba tych ważnych rzeczy, o które postulujemy i walczymy, bo to nie w taki sposób się rozmawia o zmianie oświaty. No ale nie wiem, podejrzewam, że rząd chce wykazać, że cokolwiek robi i że chce rozmawiać, ale nie sądzę, żeby taka debata mogła coś zmienić. Proszę powiedzieć, bo takim bardzo palącym tematem jest wśród mieszkańców, wśród uczniów, wśród również nauczycieli wasze pensje. Powiedziano wam, strona rządowa powiedziała, że nie dostanie żadna osoba strajkująca pieniędzy za każdy strajk, za każdy dzień strajku. Nie zmusza was to troszkę jednak do odpuszczenia, czy to tym bardziej zaognia całą sprawę? Myślę, że na pewno nie łagodzi tej sytuacji, ale myślę, że damy radę i po prostu wymyślimy coś. Albo to będzie rotacyjny strajk, także no różne są sposoby, także myślę, że tym sposobem nie uda im się nas po prostu, nie wiem, zniechęcić do strajku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy pod pierwszym liceum ogólnokształcącym w Lubinie. To właśnie tutaj dziś przyszli uczniowie tej szkoły, aby zamanifestować i aby okazać solidarność ze strajkującymi nauczycielami. Patryk, powiedz, skąd w ogóle taki pomysł, aby w taki sposób wesprzeć Waszych nauczycieli? Tak naprawdę tą akcję podpatrzyliśmy z innych miast. Widzieliśmy, że wiele takich akcji właśnie jest zrobione w wielu polskich miastach, tak jak Bydgoszcz, Wrocław czy Warszawa. I pomyśleliśmy, że zróbmy to w Lubinie. Zróbmy po prostu to w Lubinie. Zrobiłem wydarzenie na Facebooku pod moją stroną właśnie Patryk Spaliński. Dużo osób się zebrało, widzieliśmy, że dużo osób jest zainteresowanych właśnie tutaj malowaniem, co widać zresztą po osobach, które tutaj przyszły. I przez to nasze działanie chcieliśmy pokazać, że jesteśmy solidarni z nauczycielami. Nauczyciele to też są ludzie i myślimy, że podczas tego strajku również przychodzą im różne negatywne emocje. Właśnie takim działaniem chcieliśmy po prostu ich wspomóc i wzmocnić w tym działaniu. Tym bardziej, że sprawa dotyczy nas wszystkich. Strajk nie tylko dotyczy nauczycieli, ale dotyczy też uczniów, ale i cały naród. I widzimy od wielu lat, że polska oświata nie jest w dobrej kondycji i właśnie przez tą tutaj akcję, którą właśnie robimy, wierzymy w to, że wspomagamy i dokładamy się do tego, że właśnie jesteśmy w stanie zmienić naszą polską oświatę i to nie tylko chodzi o zarobki nauczycieli, które również są ważne, ale również chodzi o zmianę całej oświaty i programu nauczania.